Witam serdecznie Państwa. Chciałbym omówić taki temat. Szanowni Państwo, macie przed sobą fotografię, właściwie film. PiS, Szanowni Państwo, uruchomił swoją młodzieżówkę. Forum Młodych PiS, które w środę, to jest 24 czerwca w Lublinie, zorganizowali sobie konwencję, na którym pojawił się taki jegomość, szanowny pan Jarosław. Na konwencji działacze oczywiście wyśmiewali kontrkandydatów, czyli Hołownię, Biedronia, Trzaskowskiego i tak dalej, a prezes PiS wygłosił swoje kazanie, w którym bredził o naszej polskiej wolności, na którą czyhają sądy, tak zwana poprawność polityczna, cokolwiek to znaczy, i kosmopolici. Nie byłoby nic w tym złego, szanowni państwo, gdyby nie fakt, że mamy pandemię, gdzie rząd wprowadził restrykcyjne, z tym związane, restrykcyjne przepisy i związane z tym wysokości nakładanych kar za brak maseczek w miejscach, w komunikacji miejskiej, w sklepach. A trzeba powiedzieć, że kary są horrendalnie wysokie. A tu na konwencji PiS widzimy rasę panów, których zakazy, które sami wprowadzili, nie obowiązują. Czyli zakrywanie ust i nosa ich nie obowiązuje. Tylko plebs musi się do tego stosować. Moja opinia na to nasuwa się taka. Buta, arogancja, chamstwo, bezczelność. Nic dodać, nic ująć. Oceńcie sobie to sami. Co wy o tym sądzicie? Czy mam rację, czy nie mam racji? Może nie mam racji? Może ktoś się z tym nie zgadzać? I wpadłem taki pomysł, aby zeskanować takie zdjęcie i jeśli się ktoś podejdzie i przyczepi w komunikacji miejskiej, że nie mam nie zakryłem nosa i ust maseczką, tudzież gdzieś w jakimś sklepie, gdzie ktoś podejdzie i zwróci uwagę, że nie mam maseczki, to pokażę to zdjęcie. Proszę bardzo. No. Proste. Proste. I mi się wydaje, że trzeba było taką akcję zorganizować właśnie. Żeby każdy sobie takie skanował. A może z telefonu komórkowego na takie zdjęcie i pokazał. Proszę bardzo. I proszę się odwalić. Dziękuję Państwu za uwagę. I do zobaczenia.